Tu Grande. W dzisiejszym odcinku wyjaśnimy Bedo Piesa. Choć żeby wyjaśnić wszystkie jego manipulacje, to odcinek musiałby trwać z godzinę. BDS jest pełen sprzeczności. Z jednej strony struga empatę wyczulonego na krzywdę innych, promującego LGBT. Przypominam, że właściciele jego wytwórni wcześniej byli homofobami. I wyrzucili z wytwórni gościa, bo założył sukienkę. Widocznie dzisiaj bycie pro LGBT się bardziej opłaca. Nie mówię o homo, gównie to nie Miami. A z drugiej strony BDS lubi sobie poudawać groźnego gangstera na klipach. Cytując: jestem z bloku, miałem umrzeć na chodniku. Nawija, jakby wychował się w brazylijskich fawelach. I ledwo przeżył na ulicach, gdzie krew płynie strumieniami. A on biega, unikając kul, aż fałdy się trzęsą jak galarety. Yes, inaczej mówiąc, zgrywa gangsta, ale kiedy ktoś zwróci uwagę na jego urojenie albo w ogóle zareaguje na zaczepki, to wtedy przyjmuje rolę męczennika. Jakby cały świat stał przeciwko niemu. A przecież miał takie dobre intencje. Nieźle wykalkulowany wizerunek. Ale w sumie sam się wygadał, że jest farmazonem. Co rządzi polskim hip-hopem? To rządzi w nim w największym procencie kłamstwo. Najczęściej jest tak, że na topie jest ten, który najlepiej kłamie i najlepiej uda mu się to zatuszować. Nie, po prostu opisał swoje podejście. To w pseudorapie rządzi kłamstwo. O ile nie jest to fikcja literacka. Takie czasy, że obuda jest nagradzana potrójną platyną i czynią debili sławnymi. Niestety Solar z Białasem mają nową córkę znoszącą złote jaja. Okej, wiadomo, że typ jest manipulatorem, ale powiedział jedną rzecz, z którą się zgadzam. Że dzisiaj raperzy coraz częściej są aktywistami. Kształtują umysły młodych ludzi. Mówią o tym, jak mają się zachować, w co ubrać. Czyli mają realny wpływ na podejmowane przez nich decyzje, tak? I z tego zdali sobie sprawę również politycy. Cytując profesora Matczaka: nie znam się na muzyce hip-hopowej, ale zazdroszczę raperom sukcesu. Jest to dla mnie sukces nie tylko muzyczny, ale przede wszystkim sukces w zakresie tak zwanego rządu dusz, a więc sukces w zakresie wpływu na ludzi. Koniec cytatu. A więc jest pewna cecha istotna, która różni ludzi, a kiedy ludzie są w różnych sytuacjach, to można ich różnicować. Przedstawię ci mój pogląd na sytuację. Myślę, że gdybyśmy przyjrzeli się powiązaniom politycznym Matczaka, dopiero odkrylibyśmy jego prawdziwe intencje. Ci ludzie są zbyt świadomi wpływu, aby to był przypadek. Ojciec dygnitarz, szybki rozwój kariery jego syna wspomagany przez media, które przecież o rapie mówią niechętnie. Tam ewidentnie odbywa się dzielenie ludzi. Bo niezależnie od tego, kto będzie rządził, każdej władzy zależy na tym, aby w jak największym stopniu kontrolować społeczeństwo. Teksty mojego syna rezonują z młodzieżą. W tamtym roku jego utwory były słuchane 9 milionów razy. Więc to znaczy, że tam coś jest ważnego dla nich, prawda? Twoja suka puszcza kleksa, a ty myślisz, że twa suka nie sra. Matczaka okrzyknięto głosem pokolenia. Wow. Moim zdaniem w krzywdzący sposób dla ludzi wywodzących się ze zwykłych rodzin. Bo bogatych jest przecież mniejszość. A opisane przez niego zachowania nie są synonimem tylko tego pokolenia bananów. Yeah. Bo odkąd pamiętam, zepsute hajsem rodziców dzieci szukały mocnych wrażeń. I to wrażeń, które szokowały nawet patologię z kamienic. Także nie robiłbym z całej młodzieży idiotów i nie utożsamiał ich ze stylem życia, który ministrant Grzybek przedstawia w Pato Inteligencji. Come on, I'm broke, baby. I ain't got no money. On opisał po prostu swoje otoczenie. Bo to styl życia bananowców urodzonych w czepku, a nie normalnych młodych ludzi. Co do samej muzyki. Sprawdźmy, co mówi o nim słoń w USRH. Jego popowe loty mi nie siadają, ale jest dobrym raperem. No szkoda, że o Mezo tak nie mówiłeś. Jego hip-hopolo mi nie siada, ale jest dobrym raperem. Jesteśmy gilotyną łaków urodzonych w czepku. O ile Pato Inteligencja to jest jeszcze rap, to Kiss Cam? To jest tak infantylny cringe, że już mniejszy wstyd słuchać oficjalnego disco polo. Posłuchaj sobie, Boys, miałaś 18 lat. Na pewno nie zaznasz takiego wstydu jak przy Matczaku. A co mówi Kizo? Widziałeś, że disco polowi artyści próbują teraz zacząć już powoli rapować? No bo muzyka disco polo się powoli zaczyna kończyć. Nie umiera przećpany przy głupie, tylko zrobiliście im konkurencję. Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne. Z tym, że w disco polo ludzie nikogo nie udają, a wy naprawdę myślicie, że robicie uliczny rap i uważacie się za lepszych. Ostatnio zobaczyłem to. Ty, jaki kurwa blok? Ha? Jesteś patusem z jednej z pięciu willi, gdzie wpierdalają kawior. Z zamożnej rodziny, która ma oczywiste powiązania z politykami. I jeszcze te lamusy zaczęły tam nawijać jakiś cringe pod autotune, wykrzywiając swoje ryje po kwasie. Come on now, dog. Come on, man. No bo przecież każdy dzisiaj może być pseudoraperem. A jak tatuś wykorzysta swoje kontakty, to i najpopularniejszym w kraju. Ale wracając do BDS-a. Ponoć jest w związku z tą kobietą. Wcześniej była kilkanaście lat z Quebo na Fide. Ona z nim. Jeszcze raz. Ona z nim.
Okej, ona może nie jest jakoś strasznie atrakcyjna, ale to mi przypomina Flavio Briatore. Czy wyobrażasz sobie, że byłaby z nim, gdyby nie jego fame? Nie wiem, choć się domyślam. Ewidentnie podjarały ją jego sexy fałdy i dobroduszność. No przecież nie chodzi o odegranie się na byłym za zdradę, ani o utratę statusu. W finale tamtego sezonu mówiłem wam o ludziach od wizerunku. Ona jest właśnie jedną z takich osób. Kiedy BDS coś zwali, ona podpowiada mu strategię, jak z tego wybrnąć. Szanujcie ludzi, nawet jeśli któryś was wkurwia. Ty jesteś nikim, kurwa! Ty jesteś nikim, człowieku! Oczywiście towarzystwo wzajemnej adoracji będzie się klepać po plecach. Jedna świnia propsuje drugą. Farmazon jak BDS mówi, że szpaku jest prawdziwy. Ja miałem zawsze coś takiego, że ja nie pchałem się, kurwa, nikomu, wiesz, do wyrad. Wcześniej uciekał w bagażniku, teraz musieliby, kurwa, przyjechać po niego jelczem i na paki wrzucić. Gangsta. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba! Bo przecież nikt dorastający na ulicy nie cisnąłby samemu sobie, używając zwrotu typu mam to w piździe. Nikt nie nawijałby o glokach i nie krzyczał gang, 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 jednocześnie mówiąc, że był gnębiony w szkole. Tak samo Stanik Montana mówi o sobie: jebie mnie wysoki sąd. Jebie mnie wysoki sąd. W Niemczech już dawno klany arabskie by go usadziły. Już nie mówiąc o takim Chicago, po prostu by go zabili. Kurwa, on by tam w Polsce mogą bezkarnie grać gangsterów, bo nikt tego nie weryfikuje. Już takie detale pokazują, że mają gówno wspólnego z ulicą. A z ich twórczości można wywnioskować, że mieszkali w bloku, ale siedzieli tam tylko na chacie grając w gry. A co na to Lizodup? To spójne. To tyle. Z racji tego, że w pierwszym sezonie moje kawałki nie przekonywały każdego, bo były napisane w bardziej prześmiewczy sposób, to w tym sezonie macie również kawałki pisane w 5 minut, ale bardziej, że tak to ujmę, poważne. Gang! Mówili mi zejść na ziemię, nigdy nie zwątpiłem w siebie. Potrzebne mi wyciszenie, ona jest wszystkim, czym jestem. Moim światłem, moim cieniem, mą wolnością i więzieniem. Moim niebem, moim piekłem, wszystko ma prawdziwą cenę. Nie dałbym tak wiele dziś, nie dałbym tak wiele dziś. Nie dałbym tak wiele, nie dałbym tak wiele. Nie dałbym tak wiele dziś, nie dałbym tak wiele dziś. Nie dałbym tak wiele, nie dałbym tak wiele. Nie dałbym tak wiele dziś. To rodzinna 10 pięter tłok, przetrwa stąd wychodzą najlepsi. Wczoraj sam przeciwko 10, dzisiaj sam z 10 jak Messi. Biegniemy po to przez tłuczone szkło, do przodu z wolą by dostania stąd. Młodość była krótka, niczym letnia noc. Wystawiony przez przyjaciół, tak jak Monte Cristo. Pogadajmy o pieniądzach, miłość to nie wszystko. Los stawia cię przy krawędzi, a ty w szoku. Zwlekasz skrzydła, wyrosną po skoku przepaść. Mówili mi zejść na ziemię,